Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem twoim. Proszę, by usiąść na chwilkę. Historia naszego kościoła, kościoła świętego Józefa, którego dzisiaj obchodzimy dokładnie 70. rocznicę konsekracji przez biskupa tarnowskiego Jana Stepę, wydaje się być kręta i niełatwa, tak jak w tym okresie niełatwa była historia naszej ojczyzny. W swoich wspomnieniach ksiądz prałat Jan Marszałek, pierwszy proboszcz parafii świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej, zapisał: początkowo duszpasterstwo prowadziliśmy przy kościółku świętego Józefa, który wybudował jeszcze przed wojną ksiądz prałat Walenty Chrobak. Miał być kaplicą dużej bursy, internatu dla młodzieży uczącej się rzemiosła. Takiej młodzieży było przed wojną w Tarnowie sporo. Mieszkali tam, gdzie się dało i jak się dało. Ksiądz Chrobak chciał im dać i godziwe mieszkanie, i wychowanie, i to polskie, i to chrześcijańskie, a w sumie wychowanie odpowiedzialnego obywatela Polski. Z kolei ksiądz prałat Edwin Rzeszuto o historii po 1960 roku, gdy wspólnota parafialna przeniosła się do nowo wybudowanej świątyni Matki Bożej Fatimskiej, napisał: należy zaznaczyć, że gdy wybudowano nowy kościół Matki Bożej Fatimskiej, msze święte odprawiali w kościółku w niedzielę wikariusze z tutejszej parafii. Gdy było jednak niebezpieczeństwo zabrania kościoła na potrzeby polskiego kościoła narodowego, kuria zamianowała rektorem kościoła księdza doktora Michała Tokarza, który zamieszkał w pomieszczeniu przy kościółku i od tej chwili odprawiano codziennie mszę świętą. Obecnie swoją historię w tym szczególnym tarnowskim domu świętego Józefa, który decyzją biskupa Wiktora Skworca w 1999 roku został mianowany kościołem akademickim, piszą kolejne wspólnoty. To tutaj pod opieką świętego Józefa, patrona kościoła, oprócz duszpasterstwa akademickiego tratwa gromadzą się na swoich liturgiach wraz ze swoimi duszpasterzami diecezjalna szkoła organistowska od 1965 roku, duszpasterstwo osób głuchoniemych od 1976, duszpasterstwo wiernych tradycji łacińskiej od 2009 roku i w ostatnim czasie wspólnota kościoła grecko-katolickiego od stycznia bieżącego roku. Witam zatem wszystkich przedstawicieli tych naszych różnych wspólnot. Witam łącznie z czcicielami świętego Józefa z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie i innych parafii tarnowskich oraz cieszę się z obecności dobroczyńców kościoła akademickiego. Cieszymy się obecnością licznych kapłanów związanych z tą świątynią, a że nieczęsto gościmy tutaj tak szacowne grono duszpasterzy, dlatego pozwolę sobie powitać każdego z osobna. Witam serdecznie księdza infuata Władysława Kostrzewę. Jest wśród nas ksiądz dziekan tutejszego dekanatu, kustosz, proboszcz parafii, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ksiądz Stanisław Bilski. Cieszymy się obecnością księdza prałata Bolesława Margańskiego, profesora, który od wielu lat właśnie czuwa nad wspólnotą wiernych tradycji łacińskiej. Witam księdza profesora Ryszarda Banacha. Witam tutaj księdza również doktora Bartosza Bąka, który jest razem z nami. Witam tutaj księdza doktora Grzegorza, który też czuwa nad wspólnotą tak zwaną trydencką. Cieszę się, że jest nasz rekolekcjonista, który nas przygotowywał do tego dnia, ksiądz Paweł Cys. On w dniu dzisiejszym odprawia mszę, prosząc o zbawienie wieczne dla Emiliana Sambory w trzecią rocznicę śmierci. No i tutaj wśród kapłanów dobrze nam znany ksiądz Paweł Marzec, który jest takim moim współpracownikiem
tej naszej katolickiej wspólnocy. Nasza wielka radość adwentowego oczekiwania została dzisiaj pomnożona przede wszystkim Twoją obecnością, księże biskupie Andrzeju. Cieszymy się, że w tym dniu jesteś razem z nami i pragniesz dokładnie po 70 latach dziękować Bogu za dar tego miejsca, skąd wyszło i zrodziło się wiele inicjatyw, wspólnot, dzieł, chciałoby się powiedzieć też parafii. Witamy Cię i prosimy także o modlitwę w naszej intencji, abyśmy w czasie trwającego synodu diecezji także właściwie odczytywali posłannictwo i wezwanie, do którego Bóg nas zaprasza. Ale w naszym gronie być może nie wszyscy jeszcze znają księdza tutaj nowo upieczonego prałata, księdza Grzegorza Zimonia, kapelana, księdza biskupa, więc też go witam serdecznie. Prosimy księży biskupie o modlitwę. Już bezpośrednio w tej drodze adwentowej przygotowujemy się do tajemnicy Bożego Narodzenia. W tym miejscu szczególnie nam towarzyszy święty Józef. Jesteśmy razem z nim w tej wędrówce do Betlejem. Ta wędrówka wśród wrogości świata, różnych warunków jest także naszą wędrówką. I wędrówką tego kościoła. Chociaż nie przesunął się nawet o kilka milimetrów w prawo ani w lewo, to jednak przebył bardzo złożoną drogę, historię, zawsze pod opieką świętego Józefa, patrona, który jest patronem bardzo skutecznym. Pragniemy dzisiaj, przeżywając 70-lecie tego kościoła, w którym dokonywało się zbawienie tylu osób w ramach różnych duszpasterstw, gdzie mogliśmy doświadczać łączności z Bogiem i z drugim człowiekiem, szczególnie tajemnicy Bożego Narodzenia, zwłaszcza tutaj na stole eucharystycznym, pragniemy modlić się, aby święty Józef dalej to miejsce ochraniał swoim stawiennictwem, aby troszczył się o nasz Kościół, który ustawicznie się rodzi, jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, i aby to miejsce było miejscem narodzin Jezusa Chrystusa, tajemnicy miłości Boga i drugiego człowieka w promieniowaniu duchowego macierzyństwa. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I mam nadzieję, siostry, że bardzo grzeszyłem, myślą o Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Syna z Najświętszej Dziewicy Maryi, zajaśniała przed
całym światem Twoja potęga. Spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną wiarę w tajemnicę w ciele i sławili ją z pełnym miłości oddania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Sędziów. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: Otoś teraz niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraelitów z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby oblicze anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pana począł na niego oddziaływać. Oto Słowo Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od lat młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Stoisz jako sztandar narodu, przyjdź na sobą.
dłużej nie zwlekać. Alleluja! 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz, wyznaczonej dla swego oddziału w kolei, pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kazania. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł i nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan wówczas,
kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusa, umiłowani siostry i bracia. Dostrzegamy, iż w niektórych ośrodkach miejskich, ale także i w mniejszych miejscowościach, 1/4, czasem 1/5 małżeństw nie może mieć dzieci. To jest narastający problem, który nas dotyka, zwłaszcza w kontekście odwróconej piramidy demograficznej. Jest to bardzo trudne doświadczenie dla młodych małżeństw. Często z odwagą pokonują ten brak i miłość małżeńska się utrwala w tym pewnym cierpieniu. Bywa tak, że brak dziecka powoduje rozejście się, wypalenie w miłości, pewną nawet obcość w związku. Oczywiście podejmuje się całą drogę adopcji i tutaj jest wielka radość, kiedy dziecko pojawia się w tej młodej rodzinie i nadaje jej sens, rytm, siłę, potęgę miłości małżeńskiej. Zdarza się też tak, że to upragnione dziecko pojawia się po latach. A bywa tak, że na początku następuje adopcja, pod wpływem adopcji uruchamia się w relacji do dziecka fizjologia kobiety i potrafi ona sama później także urodzić własne dziecko. Dzisiejsza liturgia słowa przywołuje dwie bardzo wymowne historie, w jak niezwykły sposób działa Bóg. Historia narodzin Samsona i historia narodzin świętego Jana Chrzciciela. Są do siebie podobne. Ich rodzice Manoach i Anna oraz Zachariasz i Elżbieta przeżywali ten sam ból. Ból z powodu braku upragnionego dziecka, potomstwa. Anna i Elżbieta były bowiem niepłodne. Ale ludzka bezsilność i rzeczy po ludzku niemożliwe są szczególną przestrzenią dla działania Bożej łaski, nie tylko w procesie narodzin dziecka. I wielu z nas mogłoby potwierdzić prawdziwość tych słów. Dzieje Starego Testamentu znają kilka przypadków cudownych narodzin z bezpłodnych matek. Z bezpłodnej Sary rodzi się Izaak. Ale wcześniej wiara Abrahama zostaje mocno nadwyrężona. Przecież Bóg mu obiecuje, iż jego potomstwo będzie tak wielkie, jak piasek na pustyni, jak ilość gwiazd na nieboskłonie. Jakub, ojciec ludu wybranego, urodził się z bezpłodnej matki Rebeki, z bezpłodnej Racheli. Urodził się ukochany syn Jakuba, Józef, który uratował naród wybrany z niewoli egipskiej. Z bezpłodnej matki urodził się również mocarz Boży, jak słyszeliśmy, Samson. Zatem narodziny
Jana Chrzciciela z bezpłodnej Elżbiety włączają się w bardzo charakterystyczny dla Starego Testamentu ciąg narodzin wielkich ludzi Bożych. Przesłanie zawarte w tej tradycji jest ewidentne. Narodziny tych wielkich Bożych ludzi z bezpłodnych matek były znakiem od Boga, że chociaż z ludzi się oni narodzili, to przede wszystkim są darem samego Boga dla swego ludu. Czytając wspomnienia matek kapłanów, wyszła taka seria, dostrzegamy, iż wiele z nich z trudem urodziło pierwsze dziecko. Czasem zdarzało się, że następny syn też z wielkim trudem pojawiał się na świecie i często nie dawano mu nawet kilku miesięcy, aby mógł żyć dalej. A jednak właśnie te matki wspominają, że ofiarowały tych chłopców wtedy na służbę Bożą, poświęciły je Bogu. I okazuje się, że właśnie z tych słabych dzieci, z trudem narodzonych, narodziły się wielkie postaci Kościoła. Ja tylko wspomnę księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale można byłoby tu wymieniać wiele, wiele postaci. Przyniesiona Zachariaszowi obietnica narodzin syna, Jana Chrzciciela, rzuca ogromnie ważne światło na dziewicze poczęcie i narodzenie Syna Bożego. Dziewicze narodziny Syna Bożego były cudem nieporównywalnym do tych, które przytoczyłem w ramach ciągłości historii biblijnych. Ale też Syn Boży jest dla nas darem nad darami. Otrzymaliśmy Go od przedwiecznego Ojca jako naszego Zbawiciela. Tylko w Nim możemy dostąpić zbawienia. Drodzy siostry i bracia, każdy Adwent ma sens tylko wtedy, gdy nie jest pusty, lecz gdy napełnia się coraz bardziej obecnością Boga, gdy On rośnie w nas tak, jak Syn Boży rósł jako człowiek w Maryi. To bardzo ważne dla nas przesłanie, bowiem podziwiamy geniusz kobiety i geniusz matki i cieszymy się każdym narodzonym dzieckiem i tym wielkim przywilejem kobiet, iż mogą stawać się matkami. Dzięki nim istniejemy. Ale niezależnie od płci, niezależnie od wieku, wszyscy możemy doświadczać tajemnicy Bożego Narodzenia w nas samych. Oczywiście ważne jest, aby przyjąć tajemnicę Bożego Narodzenia, która przypływa z zewnątrz. Równocześnie jednak to my w swoim życiu wewnętrznym, duchowym, jesteśmy przestrzenią narodzin Jezusa Chrystusa. Czas tegorocznego Adwentu bardzo szybko brnie ku wypełnieniu się w uroczystości Bożego Narodzenia. Musimy mieć świadomość, że radość Bożego Narodzenia nie zrodzi się nigdy z pustego Adwentu, jak i nie zrodzi się także z pustego ludzkiego wnętrza. Tę pustkę egzystencjalną dzisiaj przeżywa bardzo wiele osób. Widzimy jakąś odwrotność. Im bardziej jesteśmy obdarowani rzeczami materialnymi, wygodą, poczuciem bezpieczeństwa, stabilizacją na rynku pracy, możliwością docierania do dóbr kultury i znakomitymi możliwościami komunikacyjnymi, tym bardziej jesteśmy smutni, tym bardziej jesteśmy zamknięci w sobie,
tym bardziej jesteśmy niespełnieni. Zamiast cieszyć się tymi wielkimi darami, dobrami, które niejako przypływają do nas z zewnątrz. Wielu młodych ludzi, ale nie tylko młodych, podkreśla, że są wypaleni, że jest w nich jakaś wielka pustka egzystencjalna. Nie są w stanie do końca tego zdefiniować. Ten smutek toczy wiele osób, toczy także współczesną cywilizację, która się bardzo mocno spłyciła, gdyż odrzuciła wymiar transcendentny, odrzuciła Boga, odrzuciła tą wielką przestrzeń, która powinna się rozwijać w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, a jest mordowana, jest unicestwiana dzisiaj. I to nie tylko dlatego, że usuwa się symbole religijne. I nawet gdy wędrujemy przez Tarnów, wydaje się, że się przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia. Ale proszę zobaczyć, gdzie są symbole katolickie bożonarodzeniowe. W tej olbrzymiej ilości świateł, światełek, domków i nie wiadomo jeszcze jakich elementów. Nie ma Bożego Narodzenia bez Bożego Narodzenia. Ale to jest oczywiście tylko zewnętrzny przejaw pewnej pustki, pewnej gry pozorów. Chodzi o procesy bardziej bolesne, gdzie wyrzuca się w różny sposób Boga z serca człowieka, gdzie rzeczywiście pojawia się wielka pustka, wyrwa, niezapełniona. I tu jest wielki krzyk człowieka, który nie ma Boga, który go nie może zrodzić, w którym się on nie może narodzić, bo w swojej wolności wyrzuca go mocą wielkich ideologii, ale także mocą czasem swojego poprątanego życia. Ważne jest, aby dokonało się w nas Boże Narodzenie. Chodzi bowiem ostatecznie o to, by odwieczne Słowo Boga znalazło w nas dom na mieszkanie, a może raczej, abyśmy to my rozpoznali w nim nasz własny dom na zamieszkanie, na naszą teraźniejszość i wieczność. Z poetycką intuicją ujął to ksiądz Janusz Pasiek w wierszu zatytułowanym Odwiedziny. Pisze w nim: trzej nieznajomi, młodzi, skrzydlaci, nachyleni łagodnie w starozłotym świetle południa pod dębem Mamre, zwiastujący spokojną radość na ikonie rublowa. Nie ma namiotu ani Abrahama, bo siedzicie przed moim domem. Historia zbawienia, która w tajemnicy Bożego Narodzenia osiąga swój punkt kulminacyjny, jest historią nieustannego przybliżania się Boga ku człowiekowi. Właśnie w tym punkcie kulminacyjnym Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, co można również przetłumaczyć dosłownie. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas. Bóg ostatecznie w swoim Synu uczynił sobie pośród nas swój własny dom. A my, podobnie jak 10 wieków przed narodzeniem Chrystusa, król Dawid, jego syn Salomon, a później setki innych ludzi, będziemy stale budować mu dom naszymi ludzkimi siłami. I z pewnością miły jest mu ten przybytek, lecz ostatecznie i tak okaże się, że to my siedzimy przed jego domem, który on dla nas zbudował. Kochani, przed ponad 70 laty zbudowaliśmy ten dom, ten bardzo ważny kościółek, nie tylko w architekturze naszego miasta, ale w życiu duchowym naszej społeczności. Kościół pod wezwaniem
świętego Józefa. Ksiądz Andrzej przypomniał historię. Można by jeszcze dołączyć do niej wiele wątków i w pobliżu, w tych obiektach sąsiadujących, bo to był cały kompleks w czasie II wojny światowej. Niemcy naprawiali silniki lotnicze i tak dalej, i tak dalej. Działo się tu naprawdę bardzo wiele. Ale najważniejsze jest to, że cały czas w tej zmieniającej się ludzkiej historii, w tych różnych wydarzeniach i tych dwóch totalitaryzmach, które tutaj odcisnęły swoje piętno, najważniejsze jest to, że ten sam Jezus Chrystus przychodzi cały czas do nas tutaj w Eucharystii, w sakramentach, w głoszonym Słowie Bożym, w miłości wspólnoty, w której jest obecny. I także ten sam przychodzi dzisiaj tutaj do nas. W języku polskim mamy bardzo piękne słowo zadomowienie lub czasownikowo zadomowić się. Gdy się je wypowiada, to czuje się ciepło, znajome i bliskie sercu osoby i otoczenie. Czuje się bezpieczeństwo i zwykłą, dobrą codzienność. Zadomowienie to bardzo silne uczucie, które rodzi się z naszej głębokiej, wewnętrznej potrzeby. Kiedy Jezus mówi, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele, to niejako buduje na tej naszej głębokiej potrzebie zadomowienia i naszym instynkcie powrotu do domu. W tym miejscu, w tym kościele powracamy do domu. Powracamy do miejsca, z którego się wywodzimy wszyscy. Do Boga. W tym miejscu także pielgrzymujemy razem na drogach czasu, różnych czasów. W noc Bożego Narodzenia adwentowy fiolet oczekiwania zamienia się w biel radości z narodzenia Chrystusa. Niech owa biel, zwiastująca jutrzenkę, w której jest tak wiele ze światła, przypomina nam, iż każdy adwent przeżywany na wzór ludzi wiary Starego i Nowego Testamentu, a więc adwent, który nie jest pusty, taki adwent prowadzi ostatecznie do niewypowiedzianej radości. Prowadzi do światła, które coraz bardziej napełnia dom naszego życia. I kiedy w uroczystość Bożego Narodzenia podejdziemy do żłóbka, by adorować Dziecię Jezus, to może poczujemy w sobie, że oto jesteśmy przed Jego domem, że oto my jesteśmy Jego domem. Oto się modlę w tej Eucharystii w intencji nas wszystkich. Amen. Do Boga, który zawsze spełnia swoje obietnice, zanieśmy nasze pokorne prośby. Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół. Módlmy się za papieża Franciszka, obecnego wśród nas biskupa Andrzeja, aby nieustannie umacniani światłem Ducha Świętego prowadzili lud Boży drogami zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Idźcie i na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty diecezjalnej, by szczególny czas, jakim jest pochylanie się z troską nad naszymi rodzinami podczas trwającego synodu, przyniósł ewangeliczne owoce w postaci otwierania się
na nakaz misyjny Jezusa. Ciebie prosimy. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Módlmy się za wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców Kościoła Świętego Józefa. Niech miłość i pokój bijący z tajemnic Bożego Narodzenia będzie najpiękniejszą wartością i nagrodą za wszelki wkład oraz zaangażowanie na rzecz tej świątyni. Ciebie prosimy. Wytrwajcie w mojej miłości. Módlmy się za osoby chore, cierpiące, bezdomne i wszystkie przeżywające trudności duchowe i materialne. Niech stawiennictwo świętego Józefa wyjedna im siłę, zdrowie i umocni w pokonywaniu codziennych przeciwności. Ciebie prosimy. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Módlmy się za wszystkich zmarłych fundatorów, dobroczyńców oraz duszpasterzy posługujących w naszej świątyni. Niech Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzy ich pełnią radości. Ciebie prosimy. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół stołu eucharystycznego, abyśmy, przejmując ciało Chrystusa, potrafili się cieszyć radością i miłością ludzi, do których zostajemy posłani. Ciebie prosimy. Zesłuchaj nas, Panie. Boże, Ty w swoim Synu spełniasz pragnienia ludzkości. Daj nam cieszyć się Twoją obecnością w życiu, do którego nas przygotowałeś i w którym nas prowadzisz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W tym szczególnym dniu, jako wspólnota wspólnot, pragniemy ofiarować Bogu na rzecz Kościoła Świętego Józefa. Wspólnota akademicka przynosi nową monstrancję. Niech ten dar będzie wyrazem pragnienia adwentowego czuwania na modlitwie przed eucharystycznym Chrystusem. Wspólnota osób niesłyszących ofiaruje Ewangeliarz w twardej oprawie. Słowo Chrystusa jest bowiem dla nas światłem rozświetlającym mroki codzienności. Kielich liturgiczny jest darem wspólnoty wiernych tradycji łacińskiej. Jest wyrazem naszej troski o piękno i głębię sprawowania liturgii świętej. Na końcu przynosimy chleb i wino, które już za chwilę staną się ciałem i krwią Chrystusa. To dla nas zawsze największy dar, który od 70 lat jest udziałem wszystkich gromadzących się tutaj na celebracji mszy świętej. Kościół Cię nie ogarnie.
Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone na Twoim ołtarzu. Niech Twoja boska moc uświęci chleb i wino, które my sławi ludzie Tobie przynosi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, którym przyjąłeś ją na własność i napełniłeś swoją obecność. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać tą misję. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
podobnie po wieczerzy wziąłkiem i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem ciało kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy poślęli ciałem i krwią Twojego Syna i napełnili Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzę, miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry. Przyjmij wszystkich zmarłych budowniczych tego Kościoła oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie dobrze, Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, przebaczenie Pana przez wszystkie wieki wieku. Zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić:
wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zbliżam się po
serca, abyśmy mogli godnie obchodzić święta narodzenia naszego Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieku.
Księże biskupie, w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych chcemy serdecznie podziękować za obecność, za modlitwę. U stóp świętego Józefa obiecujemy również modlitwę w intencji diecezji i jako symboliczne dary przekazujemy kwiaty, a także figurkę Dzieciątka Jezus przywiezioną z Betlejem. Także będąc tam jako duszpasterstwo akademickie Tratwa, modliliśmy się w tych wszystkich intencjach księdza biskupa w mieście Jezusa. Szczęść Boże. A jeszcze tutaj chcieliśmy księdzu Pawłowi Cyzowi podziękować. Ale gdzie? Tutaj? Ksiądz Paweł. Bardzo dziękujemy za rekolekcję, za przygotowanie do dzisiejszego dnia, a także do Bożego Narodzenia. Także bardzo dziękujemy. Ja tylko dodam, jeśli mogę, jeszcze księży biskupie, więc dziękuję jeszcze raz teraz wszystkim duszpasterzom, wszystkim nam, którzy się tutaj zgromadzili. Też zaproszonym goście, którzy też widzę, przybyli. Wszystkich serdecznie zapraszam, zaproszonych gości, księży, księdza biskupa na taki adwentowy poczęstunek do duszpasterstwa akademickiego Tratwa. Zapraszam też chór nasz akademicki, który myślę, że dzisiaj wyśpiewam chwałę Panu Bogu pięknie. Chciałem Wam wszystkim pogratulować tej uroczystości. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć tych, którzy tworzyli duszpasterstwo, ale przede wszystkim także ten obiekt, kościółek wraz z zapleczem. Tutaj olbrzymią rolę przed wojną odegrali rzemieślnicy tarnowscy. To dzięki nim ten obiekt powstał. Oczywiście, że ksiądz Chłopak inspirował, ale to było bardzo duże zaangażowanie i pewna taka wizja przyszłościowa. Modliłem się w czasie tej Eucharystii także właśnie za wszystkich fundatorów i tych, którzy prowadzili tutaj duszpasterstwo, to biskupi tarnowscy. Ostatnie miesiące księdza biskupa Lisowskiego, który zmarł w czasie udzielania święceń w 1939 roku, kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, święceń kapłańskich. Później mamy między innymi księdza biskupa Jana Stepę, związanego z tym miejscem przez różne decyzje. Ksiądz arcybiskup Jerzy Adlewicz, także dekrety, które tutaj decydowały o różnych formach duszpasterstwa. Cieszę się, że jesteście w tak różnych grupach. To jest całe bogactwo, piękno Kościoła, także naszego kościoła lokalnego, diecezjalnego. Ile tutaj jest różnorodności w tej jedności, którą daje nam Jezus Chrystus. Mamy taką nadzieję, że nasz Kościół, wciąż odkrywając obecność Chrystusa w sobie, także w ramach Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, będzie wciąż tą rodziną wspólnot, począwszy od małżeńskich, rodzinnych, skończywszy na jeszcze większych strukturach społecznych. Pragnę Wam wszystkim błogosławić mocą ofiary Jezusa Chrystusa i życzyć, aby to Boże Narodzenie w nas się dokonywało, bo już ojcowie Kościoła, począwszy od Orygenesa, twierdzili, że każdy chrześcijanin powinien rodzić Jezusa Chrystusa. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Boże.